Siema, witajcie, z tej strony Nurek, a dzisiaj zrobimy sobie zadanie 12 z matematyki rozszerzonej z maja 2018 roku za 6 punktów. Zapraszam do oglądania. Więc zacząłbym od zapisania wszystkich warunków, które musi spełnić parametr m. Pierwszy warunek. A nie może być równe 0. Jako że współczynnik a wynosi 1, to będzie ten warunek spełniony zawsze. Teraz drugi warunek. Nasze równanie musi mieć dwa rozwiązania rzeczywiste, które nie są sobie równe, czyli delta będzie musiała być zawsze większa od zera. I trzeci warunek. X1 do trzeciej plus x2 do trzeciej jest większe od minus 7 x1 x2. To nierówność będziemy musieli sobie przekształcić ze wzorów Wieta. Jeszcze z boku sobie zapiszę miejsce na zapisywanie przedziałów, żeby się nie pogubić przy podawaniu odpowiedzi. Dobra, i gotowe. Więc z pierwszego przedziału wychodzi nam, że m należy do r. I będziemy musieli podać iloczyn z tych wszystkich przedziałów, które tutaj się z boku pojawią. Teraz liczymy deltę. Delta równa się m plus 1 do kwadratu minus 4 razy a razy c, czyli razy 1, to możemy pominąć, razy minus m kwadrat, dodać 1. Mnożymy sobie to ze wzoru skróconego mnożenia. Plus 4m kwadrat 4 i dostajemy 5m kwadrat plus 2m minus 3. Rozwiązujemy tą nierówność, ponieważ musi być to większe od 0. Delta m równa się 4 plus 4 razy 5 razy 3. To się będzie równało 4 plus 60, czyli nasza delta m będzie równa 64. I pierwiastek z delta m będzie równał się 8, czyli m1 to będzie z b, czyli minus 2. 8 na 2 razy a, czyli 10, równa się minus 1. I m2 to będzie 6 podzielić na 10 równa się 3 piąte. Rysujemy sobie przybliżony wykres na tej funkcji. Współczynnik a jest dodatni, więc będzie to parabola uśmiechnięta. Miejsce zerowe to będą minus 1 i 3 piąte. Jako że nasza interesuje nas miejsca, w których funkcja jest dodatnia. Przedział m, który nas interesuje, to będzie m należy od minus nieskończoności do minus 1 i od 3 piątych do nieskończoności. Zapiszmy sobie ten przedział w miejscu przeznaczonym dla przedziałów. M należy od skończoności do minus 1 i od 3 piątych do nieskończoności. Została nam do rozwiązania jeszcze ta nierówność z trzeciego warunku i właśnie do rozwiązania jej teraz przejdę. Trzeci warunek, x1 do trzeciej plus x2 do trzeciej jest większe od minus 7 x1 i x2.
Pierwsze wyrażenie rozkładamy sobie ze wzorów stosunego mnożenia dla trzeciej potęgi i otrzymujemy takie coś. X1 kwadrat minus x1 x2 plus x2 kwadrat jest większe od 7x1 x2. To rozpisujemy sobie dalej i mamy x1 plus x2. Zróbmy nawias kwadratowy. Teraz będziemy rozkładać to x1 do kwadratu plus x2 do kwadratu i to będzie x1 plus x2 do kwadratu minus 2x1 x2 i minus to x1 x2, które zostało nam tutaj. No dobra. Teraz sobie to uprośćmy sobie trochę to wyrażenie. X1, x2 większe od minus 7, x1, x2. Teraz zastosujemy sobie wzory Wieta. Jako że współczynnik A wynosi 1, to zadanie to nie będzie wcale skomplikowane. Ze wzoru Wieta x1 plus x2 to jest minus b na a. A x1, x2 to jest c podzielić przez a. A równa się 1, czyli x1 plus x2 będzie równało się minus b w tym przypadku i c na a będzie się równało c. Zapiszmy sobie nasze współczynniki. Współczynnik b to jest m plus 1, a współczynnik c to będzie minus m kwadrat plus 1. Dobra, teraz podstawiamy nasze czynniki do wzorów. Będzie to wyglądało tak. Minus b razy minus b do kwadratu minus 3c jest większe od minus 7c. No więc teraz już możemy tutaj wstawić nasze współczynniki jako wartości i będziemy mieć minus m plus 1. W nawiasie będzie minus b do kwadratu, czyli ten minus możemy sobie pominąć. Będzie tutaj m kwadrat plus 2m plus 1 minus 3c, czyli plus 3m kwadrat. 3 to będzie większe od 7m kwadrat minus 7. Prośćmy sobie to nieco.
Wszystko wygląda, jakbyśmy mieli mieć nierówność trzeciego stopnia, do czego raczej nie chcemy dopuścić. Minus m plus 1 przepisujemy. 4m kwadrat plus 2m minus 2. Tutaj sobie wywalamy minus 7 przed nawias i mamy m kwadrat minus 1. Większy od 0. M plus 1. 4m kwadrat plus 2m 2. To rozkładamy ze wzoru spisanego mnożenia. M plus 1. M 1. I to ma być większy od 0. M plus 1 wywalamy przed nawias. M plus 1. W nawiasie mamy minus 4m kwadrat 2m plus 2. No i zostanie jeszcze to minus 7 razy m minus 1. I już to wymnażając w głowie będzie minus 7m plus 7. To ma być większe od 0. Jedno miejsce zerowe już znamy. Będzie to m równe 1. Teraz uporządkujmy sobie to, ten drugi nawias. Będziemy tutaj mieli minus 4m kwadrat 9m plus 9. To jest większe od 0. Delta 81 plus 4 razy 4 razy 9 to jest 16 razy 9 plus 81, czyli 225. A pierwiastek z 225 to jest 15. M1 to będzie minus B, czyli 9 minus 15 na 2 razy A, czyli minus 8. Czyli tu będzie minus 6 na minus 8, a to jest równe 3 czwarte, a m2 to będzie to będzie 9 plus 15 na minus 8, czyli 24 podzielić na minus 8, czyli minus 3. Jeszcze zapiszmy sobie m3, które tutaj już wcześniej wywaliśmy przed nawias. M plus 1 równa się 0, czyli m równa się minus 1. Musimy sprawdzić, dla jakich wartości to wyrażenie będzie większe od 0. Czyli rysujemy sobie sławnego wężyka. Zaznaczamy miejsca zerowe. Minus 3, minus 1, 3 czwarte. Sprawdzamy, czy współczynnik przed najwyższą potęgą będzie dodatni czy ujemny. Minus 4m kwadrat razy m to będzie na pewno ujemne, czyli wężyk leci od prawej strony i od dołu. Żadne miejsca zerowe się nam nie powtarzają, więc nie będzie odbicia. Tutaj przechodzimy, tu przechodzimy, tu przechodzimy i funkcja nam już tam sobie leci w nieskończoność. Wynikiem tej nierówności będą te przedziały. Zapiszmy sobie w takim razie m należy od minus nieskończoności do minus 3 i od minus 1 do 3 czwartych. Wcześniej dostaliśmy jeszcze przedział, z którego wynikało, że m należy od minus nieskończoności do minus 1. I od 3 piątych do nieskończoności.
Rozwiązaniem zadania będzie suma tych dwóch przedziałów, tego z warunku trzeciego, tego z warunku drugiego, warunku pierwszego nie ma już co brać pod uwagę, ponieważ wyszło tam prosto m należy do r. Piszemy odpowiedź, odyp m należy od minus nieskończoności do minus 3 i od 3/5 do 3/4. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że się spodobało i do usłyszenia.